Zaczekaj wszystkie córki, poproszę do sceny lekcji. Zaczekaj wszystkie córki, poproszę do sceny lekcji. Zabiję sobie syna. Proszę o przygotowanie się do plotek. Proszę Państwa, przygotowujemy się do plotek. Ja pierdziele nie wierzę. Wstawaj. Wstawaj. Proszę mnie zostawić. Wstawaj. Proszę mnie zostawić. Położyłeś spektakl. Nie wyszedłeś do karczmy. Wiesz co przed chwilą robiłem? Piłem z tobą wódkę w karczmie. Jeszcze oddałem ci swoją córkę. Hej! A potem sam wznosiłem za nas toast. Za umowę. I mówiłem twoje kwestie. Za naszą umowę. A potem jeszcze na koniec sam śpiewałem nasz duet. Za pomyślność, za szczęście i za wspólne zdrowie. A najważniejsze, by żyć! Lechaim! Proszę o ciszę na korytarzu. Spektakl trwa. Policjantów poproszę na scenę. Jeżeli nie wyjdziesz do wesela, to wypierdolę cię z garderoby i nie będę więcej krył. Jak ty mnie traktujesz, reptelie? Jak ty mnie traktujesz? Swojego zięcia? Włodek. Włodek, kurwa mać, nie wyszedłeś do sceny. Do sceny, która bez ciebie nie istnieje w dniu premiery. Na widowni jest stary. Ubieraj się, zanim tu wpadnie. Proszę Państwa, poproszę do sceny snu. Do sceny snu poproszę na scenę. Zbyszek, przepraszam. To dzisiaj nie jest trzecia generalna? Nie wystarczy ci, że spierdoliłeś życie tylu ludziom? Mnie ci brakowało? Zbyszek, spierdoliłem ci życie. Spierdoliłem, Zbyszeczku. Ja tobie spierdoliłem życie, ja ciebie urodziłem. Ty jesteś moim dziełem. Dziś wieczorem grasz spektakl, Reptewie. Co o tym sądzisz, Reptewie? Czy nie sądzisz, że jesteś zbyt młody do tej roli? Co o tym sądzisz, Reptewie? Sądzę, że jesteś chujem. Ja? A przecież podobno motyl ma poślubić moją cajtlę. W półfinale. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, Reptewie. Nie. Umowa. Umowa to umowa. Motla, Tewiego i Cajtle, poproszę na scenę. Motla, Tewiego i Cajtle, poproszę na scenę. A reszta państwa przygotowuje się do wesela. Weź spierdalaj. By żyć. Stary tu jest. Stary tu jest. Pakuj się. Pakuj się! Gdzie on jest? Dzwonił. Mówił, że miał stłuczkę jakąś na... Dobra, dobra. Dosyć. Jak zadzwoni jeszcze raz, to pozdrów go i powiedz, żeby się zgłosił do mnie po dyscyplinarkę. A dziękuję ci za uratowanie sceny. Zbyszek, Zbyszek. Stary chyba tego nie kupił. Ty po prostu nie wierzysz w to, co mówisz. I na scenie robisz to samo. Jak nie wiesz, co masz powiedzieć, to się nie odzywaj. O co ci właściwie chodzi? Co? To nie ja ustalam obsady. To jest twój problem ze starym, nie mój. Nie jestem już twoim studentem. Ratuję ci dupę za każdym razem, a ty traktujesz mnie jak gówno.
Będę grał twoje role. Będę, a wiesz czemu? Bo ty nawet nie jesteś w stanie wyjść z garderoby. Tak! Tak! O to mi chodziło. Poczułeś różnicę? Proszę państwa, całą obsadę zapraszam do wesela. Całą obsadę poproszę do wesela. Spokojnie, dasz radę. Będę stała w lewej kulisie. Podrzucać ci tekst? Nie, ja znam dialog na pamięć. W razie czego Grażyna ma egzemplarz przy sobie. Dobra. Co on tu robi? Leżał pijany w garderobie. Przecież nie może wyjść na scenę. Umowa to jest umowa. On toast wzniósł za nas i córkę mi oddał. Tradycja. Ale ja nie żywię urazy. Bardzo. Nie, to będzie prezent. Dla mojej pary. Trzy kurczaki. Trzy kurczaki? Trzy kurczaki? Trzy kurczaki?